No hej, cześć, witajcie i to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pet Simulator 99 Roblox. I tak, słuchajcie, dostaliśmy nowy update, nowy noworoczny update wraz z wieloma nowymi rzeczami. I dzisiaj przedstawię wam właśnie jedną z tych nowych rzeczy, a dokładnie są to nowe deski, a dokładnie jest to Banana, UFO i Noob Hoverboard, które możecie zdobyć. I dziś pokażę wam, jak je zdobyć, jak i za robuxy, jak i też za darmo. Bo ogólnie, dla tych, co nie wiedzą, nowe deski możecie znaleźć w Exclusive Shopie. Tak samo jak i nowe enchanty. Jak zjedzicie sobie tu, macie tutaj naprawdę 3 nowe enchanty za 209 i 2400 robuxów. Ale jak zjedziemy trochę niżej, to mamy, słuchajcie, Exclusive Boards. Mamy Exclusive Boards, mamy Banana Hoverboard, Noob i UFO Hoverboard. Ale jak sami wiecie, no są one płatne, one kosztują. Jednakże jest pewna nowa rzecz, dzięki której zdobycie ich i będzie całkiem proste. I będziecie mogli je zdobyć za darmo, za tak naprawdę ceny, jakie pokazują się przy nich. Czyli 700 tysięcy, 1 milion i 4 miliony gemów. To w sumie nie jest jakoś tak naprawdę drogo jak na taką fajną deskę. Znaczy się, wiem, że pewnie większość z was by wolało Huge'a, aczkolwiek jeżeli ktoś ma naprawdę dużo gemów, nie ma co z nimi robić, to będzie mógł to sobie w taki sposób zdobyć. Jednakże jak to zrobić? A więc musicie udać się na Trading Plaza, bo dla tych, co nie widzieli, została dodana nowa ciekawa rzecz. No już wam pokażę. A jest to, słuchajcie, poza tutaj tym Prestonem, którego mamy tutaj, i możemy u niego kupić taki Firework Cannon, jak i fajerwerki, które działają podobno tak samo jak Snow Launcher, który mogliśmy zdobyć w evencie świątecznym. Ja tutaj mam, w sensie cały czas się go chyba to zdobyć. Jednakże no, ale mamy takie coś jak Trading Terminal. Jak wejdziecie sobie tu, możecie wyszukać sobie dosłownie co chcecie, jakiekolwiek pety, itemy, potki, to chcecie po prostu kupić. Ale możecie też wyszukać sobie deski. Jak sami widzicie, są tutaj nowe deski, jak na przykład Banana Hoverboard, Noob Hoverboard i UFO. Jak wejdziecie sobie w Banana, to widzicie, że znalazło wam serwer. No i teraz was przenosi i możecie w taki sposób znaleźć sobie serwer, w którym będzie ta nowa deska i możecie ją sobie kupić, możecie ją sobie jeździć. Wydaje się, że są całkiem fajne ogólnie te nowe deski. O, tutaj mnie przeniosło trochę źle. Widzę, że coś nie do końca. Może akurat ta osoba wyszła teraz, więc trading też terminal nie zawsze działa. Ale możemy spróbować na przykład wyszukać UFO Hoverboard, bo czemu by nie? Może nas przeniesie. No i pamiętacie PSX-a, to terminal nie zawsze działał. On był zbugowany częściowo, często bym powiedział. Ale możemy sobie poszukać. Czy da mi to? O, jest. Jak widzicie, za 4,5 miliona odejdzie, dosłownie sprzedaje wszystko. Tak samo Banana Hoverboard i Noob Hoverboard. Więc sami widzicie, że teraz możecie kupić sobie, jak na przykład mega wam się podoba ta deska, no to 4 miliony gramów zbieracie. Myślę, że to nawet spadnie po czasie, bo to jest nowe, więc to będzie tańsze po czasie, więc jeżeli nie chcecie, to nie kupujcie jeszcze. Aczkolwiek nie wiadomo, może być także droższe w sumie po czasie. Ale to jak już to po update'cie, gdy zniknie z Exclusive Shop. Póki to jest na Exclusive Shop, to raczej cena jakoś nie wzrośnie. Więc możecie jeszcze chwilę poczekać, mi się wydaje. Jednakże to na tyle. Słuchajcie, teraz na ekranie wyświetla wam się zwycięzca konkursu z ostatniego odcinka, więc gratulacje. Potem ci wyślę te gemy. A dzisiaj zrobimy sobie konkurs na, słuchajcie, takiego jednego witchcata. Rainbow Shiny. 831 tysięcy, silniejszy od Rainbow tego Corgi, więc myślę, że całkiem fajnie. Jeżeli chcecie takiego witchcata, napiszcie w komentarzu hasło deska, bo skoro odcinek o deskach, to hasło deska. No i swój link w opisie, żebym mógł wam wysłać. Więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa i cześć, siema.